z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shake and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 No i będziemy sobie tutaj dociskać loszki nie bez powodu Dlatego, że przez ostatnie dwa tygodnie Mieliśmy łącznie chyba 8 dni eventu Golda, 4 dni tydzień temu 4 dni teraz, no i statystyki Jak sami widzicie bardzo mocno tutaj nam spuchły A co za tym idzie również Procenty na lochy dość fajnie nam spuchły No i dzisiaj będziemy próbować coś tutaj Znowu poubijać, na wstępie zostawcie Oczywiście kciuka w górę, w tym momencie Zjeżdżajcie w dół, klikajcie, tego kciuka będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście pisać komentarze, jak tam wam idzie na Waszych postaciach. Jeżeli chodzi o mojego Magusia, no to powolutku. Powolutku standardowo do przodu. Mamy już tutaj 512 level i pół ponad pół tak na dobrą sprawę, no ale statystyki to jest to, co nas najbardziej interesuje, bo nie wiem jak to wyglądało w poprzednim odcinku, możecie sobie porównać, jak wbijecie na tą playlistę, no ale tak czy inaczej, zobaczcie patrzcie, ostatnio chyba jak dobrze pamiętam chcieliśmy tutaj dobić do 15 tysięcy HP, no i lecieć sobie ponownie w inteligencję, no a teraz mamy już to 15 tysięcy HP no i tej inteligencji już ponad 32 tysiące, 32 tysiące i pół dzisiaj będzie jak już zrobimy awkę, no plus minus powiedzmy więc no naprawdę te statystyki idą bardzo potężnie bardzo tutaj na plus jesteśmy codziennie farmimy dużo tych statystyk, jeszcze teraz tak jak powiedziałem tej eventy golda, więc wygląda to naprawdę dobrze, łącznie nam to daje 105 tysięcy inteligencji no i 76 tysięcy HP co jeszcze tutaj się pozmieniało, przede wszystkim jakieś tam itemki powymieniałem pachołkom oczywiście tutaj sobie tak samo coś tam powymieniałem, no i gemiki, gemiki jak widzicie mamy już same 1700+, plus na ostatnim odcinku mieliśmy 1600+, no ale w tym momencie moja kopalnia to jest 74, już nam się tutaj buduje na 75, więc te gemiki już wszystkie 1700+, plus tutaj założyły także no powolutku ta postać się wzmacnia, no i myślę, że jakieś loszki sobie tutaj zrobimy, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to Aure mamy 49, prawie 50 już powolutku, tutaj nic ciekawego, tutaj jeżeli chodzi o surki troszeczkę nam tych surek doszło może ja w ogóle jak mam jakieś itemki razy 17 to sobie ulepszę razy 18 no tu mamy razy 19 brońkę możemy ulepszyć razy 18 tak samo, żeby to było wiecie, takie bardziej równomierne, no i dobra, resztę widzę, że mam razy 19, spróbuj tutaj brońkę sobie ulepszyć, cyk dobra, brońka również jest razy 19, no i tu jeszcze dwa itemki ile mi zostało? 92 tysiące tylko, no to może kiedyś się tam ulepszy na spokojnie, tak czy inaczej zawsze to troszkę statystyk na plus jeszcze dzisiaj przed tym klikankiem, no i dobra, jeżeli chodzi o moje itemki, no to troszkę mi ich tutaj, aha, tutaj mamy w ogóle klatę, możemy oddać do wiedźmy tutaj sobie wrzucimy, trochę mi już epików zaczyna brakować, no ale niedługo oczywiście będzie legendarny loszek z okazji urodzin gry, więc myślę, że Tyle tych epików, ile mamy w tym momencie. Jeszcze tutaj na stojaku nam starczy. No a na legendarnym lochu ponownie się tutaj uzbroimy w cały ekwipunek epików, po prostu, żeby to małre sobie boostować. Pupilki wyglądają tak w tym momencie. Tu Wam oczywiście na szybko przelecę. Za dużo się tu nie zmienia. No w każdym razie, najbardziej nam oczywiście te statystyki idą do przodu. Najbardziej to bustujemy codziennie. No a wszystko inne robimy powolutku. No i jak widzicie, tak to wygląda. Mamy już tutaj prawie po 2500. No tak dwa 450 powiedzmy, taka średnia wszystkich naszych środowisk, więc również tutaj powolutku lecimy do tego końca. No i w końcu ta postać będzie taka bardziej late-gameowa. Do Lochów zaraz sobie przejdziemy. Tutaj, no to mówię, kopalnia 75 się teraz buduje. No a jeżeli chodzi o kopalnię złota, to mamy 62, buduje się 63, no i już mamy surki na dwie kolejne, chyba, jak się nie mylę. Także, no, dużo dużo, dużo, dużo ostatnio nam również wpadło i dlatego tak to wygląda. Gildyka w tym momencie tak, w helewatorze jesteśmy top 2, no już chyba to top 2, no zostaniemy na tym top, top 2 po prostu, dlatego że jak widzicie, no tutaj w ogóle dość niska przewaga, jeżeli chodzi o top 2, top 3, zaledwie 30 tysięcy punktów. Tutaj crit happens, no zdecydowana dominacja, tu w ogóle nie ma opcji. Tak jak Wam mówiłem w tym filmie o Dawalonie, sporo osób niestety odeszło od nas do crit happens, no i to takich m.in. Sombay, którzy naprawdę dużo robili w tym helewatorze, więc no nie ma opcji, ale top 2 raczej będziemy mieć Tutaj tak samo punkciki jak widzicie No halo, halo w ogóle Podobne statystyki do nas Magus I zobaczcie ile on punktów wykręcił Co prawda ja tu jeszcze dzisiaj nie klikałem No ale 71 koła punktów Ponad gdzie mamy, my mamy 62,5 To jest chory wynik To jest naprawdę chory wynik No ale tak po prostu wygląda elevator No i tyle i generalnie tyle My jesteśmy też jako Gildia top 2 tutaj w rankingu. No i dobrze, co ja chcę tutaj zrobić? Przede wszystkim musimy sprawdzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszych pachołków. Czy wszyscy mają odpowiednie runy? Czy wszyscy mają itemki ulepszone? Tak samo zaczarowane, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Tu widzę, że wszystko razy dwa. Tutaj tak samo. Runka siedzi, odporności siedzą. No i teraz tutaj. Kunegunda, czyli najważniejsza. Chcę to zrobić przed, żeby było wiadomo, czy wszystko jest ok. Żeby tutaj sobie nie pluć potem w brodę. Tutaj tak samo wszystko. Z tego co widzę, to jest ok. No i tak, jeżeli chodzi o moje lochy, no to standardowo karuzele z idolami ciśniemy. Z tego co wiem, coraz więcej osób na tym serwerze tą karuzelę zamyka. Już tutaj, jak zamknął, już tutaj Natsu to bardzo dawno zamknął. Warki ostatnio, który w ogóle ma słabsze statystyki od nas, z tego co wiem, również zamknął. Zobaczcie, że mamy tutaj 105,5 tysiąca inteligencji, no i 76,5 tysiąca HP, gdzie on ma tej inteligencji o wiele mniej. No i tak samo tego HP ma również delikat nie mniej no i on tą karuzelę zamknął jak widzicie ma troszeczkę leweli przewagi więc może nam się to w końcu uda ale zanim przejdziemy do karuzeli to mamy jeszcze na Cerbera 0,60% jest to bardzo dobry wynik no i zaczniemy sobie oczywiście od klikania tego Cerbera tylko zwróćcie uwagę on ma tutaj odporność na ogień no i żeby jeszcze sobie zbustować te procenty to tutaj z tego co wiem pachołki mają dobre runki no ale my walczymy ogniem więc my sobie zmienimy tą runkę na przykład na zimno bo taką mamy pod ręką no i dobra teraz myślę że Możemy wchodzić, no i tego cerbera, cerbera ciśniemy. Zobaczymy. Mieliśmy 0,60 mając tą runkę na ogień w naszym przypadku. Teraz myślę, że zdecydowanie to wzrosło. Już nawet nie będę sprawdzał, tylko po prostu ciśniemy, klikamy, zobaczymy. Jak nam to tutaj pójdzie? Co Wam mogę powiedzieć? Ogólnie zrobię Wam taki teaserek malutki, taki dość, powiedzmy, subtelny, dlatego że to jeszcze nie jest na 100% pewne, ale na 99% tak. Gildia, w ogóle tak. Moje najbliższe plany, bo też dużo osób pisało, widziałem w komentarzach, że dawno nie było żadnego klikania lochów, dawno nie było żadnego gameplayu, tylko raczej takie filmy bardziej ciekawostkowe, takie, wiecie, bardziej jakieś poradnikowe, no coś takiego, jakieś tam newsowe, może ze świata Shakespeare'a dużo osób na to narzekało, no ale właśnie, my teraz jesteśmy w trakcie stopowania lochów, praktycznie na wszystkich kątach. Praktycznie tutaj oprócz magusia, no to wszystkie konta niestety stopują. Oczywiście ten, na który gramy na poważnie, więc no ciężko jest z tym kontentem klikankowym, że tak powiem, po prostu z tym kontentem, w którym tam dociskamy lochy, klikamy te lochy i tak dalej. No ale właśnie, teraz po pierwsze zbliża się klikanie lochów na zabójcy. To już wam robiłem też tak i teaserek w jednym z poprzednich odcinków. Klikanie lochów na zabójcy w tym momencie planuję na 16 czerwca, wtedy będzie piątek i to będzie prawdopodobnie event. Wiedźmy również, prawdopodobnie tam będę miał 471 level. No i liczyłem sobie dwa dni temu. Mam w tym momencie do zgarnięcia z lochów 29 leveli i tutaj mówimy o lochach w ogóle na eku ulepszonym razy 10. To w ogóle pierwsza sprawa. No i jeszcze mówimy tutaj o lochach, na które mamy 0,50% w górę, więc no nie dość, że razy 10, więc te szanse na lochy są mniejsze, tam będzie normalnie to EQ razy 18, może nawet razy 19, no to jeszcze oprócz tego będziemy właśnie yy, no ulepszać ten ekwipunek. No i na pewno jakieś lochy poniżej 0.50% również będziemy tam klikać. No pamiętamy jak to wyglądało na Magusiu. Miałem tam jakieś lochy 0.10%, 0.15. Yy, no a i tak po tym stopowaniu to ubijałem. Yy, no i właśnie yy, myślę, że będzie to naprawdę dobre. To będzie taki mocny odcinek. Ja to raczej będę robił na streamie, ale oczywiście potem to potnę, wrzucę na YouTube'a. Yy, więc jak ktoś nie będzie mógł być na Twitchu albo nie śledzi Twitcha, yy, to na YouTube'a oczywiście również to leci, no i to będzie pierwszy taki, pierwszy taki mocny odcinek z jakiegoś klikania lochów od długiego, długiego czasu. W ogóle zobaczcie, ten serwer nam tutaj w ogóle nie pada, to ciekawe. Mogę sprawdzić procenty, to Wam od razu powiem jak to wygląda w tym momencie W50, cyk aha i tutaj sobie nie spojrzałem czekajcie, nie mam tego odpalonego, no niestety, miałem, myślałem, że mam symulator lochów, a miałem co innego, ale już już tutaj mam, cyk W50, no i wszystkie, zobaczmy no 1,80% na Cerbera mamy w tym momencie 1,80% na niego gdzie miałem 0,60 jak tej runki nie zmieniłem u siebie, jak miałem to na ogień więc widzicie jaka to jest różnica a mimo wszystko prawie 2% na ten serwer nam nie pada. No, coś tutaj jest nie tak, coś tutaj jest nie halo. no ale dobra, klikamy dalej. Więc mówię, to będzie takie przełamanie. No i dzięki temu... Będziemy już mieli dwie postacie, na których nie będziemy stopać lochów. Będzie to oczywiście magus i będzie to zabójca. No ale wiecie, jednak już na, lew, na tym levelu 500, no to jakoś giga dużo tych lochów się nie zrobi. Oczywiście na zabójcy to będzie przed legendarnym lochem. Wbijemy ten poziom 500 raczej na spokojnie. Może nawet jakiś większy, w sensie no na 500, 502, bo tam jest kolejny loch, który się odlokowywuje. Ale myślę, że może nawet jakiś 503, 504 nam się uda. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak czy inaczej, celem jest. 503. 500, a co za tym idzie 502, bardziej tam się jakoś nie będę napinał, zobaczymy jak tam będą procenty wyglądać. No ale właśnie, jeżeli chodzi o tego zabójcę to już będziemy mieli wtedy dwa, dwie postacie na których lochów nie będziemy stopować no i od czasu do czasu jakiś content z klikania się będzie pojawiał tak jak widzicie teraz na przykład na tym magusiu jako tako to idzie powiedzmy no widzimy że teraz tego locha coś nie możemy ubić na prawie 2% no ale od czasu do czasu już z tych dwóch postaci się będzie po prostu content pojawiał kolejne moje plany to jest oczywiście serwer europejski piąty który wychodzi już no myślę że za jakieś półtorej miesiąca trzeba coś takiego liczyć Teraz mieliśmy start EU4 w ten weekend. No, i oczywiście wiadomo, trzeba liczyć jakoś tak półtorej miesiąca od jednego serwera do drugiego, plus, minus, oczywiście. Więc za jakieś półtorej miesiąca będzie startowała EU5, gdzie tam będziemy grać po nerfie berserka. Jeżeli nic z tym berserkiem nie zrobią, nie zmienią, to będę grał tam chyba z wiadowcą. W końcu wam zrobię tą serię ze zwiadowcy taką na poważnie. No i będziemy tam tryhardować po prostu. Więc to jest kolejna sprawa. Tak to będzie wyglądać. Więc już od wakacji, od lipca, można by powiedzieć. Wiedzieć. O, zobaczcie, awatar mi się zmienił w tym momencie. Okej, okay. właśnie dzisiaj już wysłałem, tu Wam może pokażę na początku odcinka. Właśnie wysłałem yy, prośbę, żeby mi ustawili te nowe awatary, bo wczoraj gadałem o tym filmie i wy mi tam pisaliście komentarze. No i dobra, Maguś już ma nowy awatar. Maguś ma nowego, mrocznego elfa. Fajnie to wygląda. Troszkę tutaj trzeba będzie wygląd ekwipunku pozmieniać, ale tak czy inaczej, właśnie w tym momencie awatarek na odcinku został zmieniony. Fajnie, fajnie, bardzo mi się podoba. Yy, jest OK. Zobaczmy jeszcze jak to w walce wygląda tutaj. Yy... No, nieźle, nieźle, szczerze mówiąc, nieźle, dobra. No tutaj, akurat od drugiej strony, to jest pokazane, ale jest w porządku. Jest w porządku, mi się podoba. No i mnie wybiło to z rytmu, ale akurat w tym momencie mi zmienili. Mniejsza z tym, tak czy inaczej, mówię: EU5 to będzie tryhard, z EU5 będzie seryjka. Będziemy tam na początku nagrywać niemalże codziennie jakieś odcinki. Myślę, tak samo na streamach coś tam będziemy działać. Po prostu będzie się działo, bo tak jak sami słusznie zauważyliście, troszeczkę tego kontentu takiego klikanego niestety brakuje. Troszkę. Bo go brakuje. No, i po prostu nie jest to ode mnie zależne. No, niestety, jak chcę, żeby te postacie wychodziły na prostą, chcę, żeby to dobrze wszystko wyglądało, żeby to fajnie rozegrać na tych serwerach, na których gramy na poważnie. No, to do stopowania lochów jest niestety nieuniknione. Troszeczkę to boli, jak jesteś właśnie twórcą jakichś tam filmów. No, bo wtedy no, cierpi na tym content przynajmniej w trakcie tego stopowania lochów. Ale właśnie, EU5 to jest nasz kolejny cel. Tam będziemy cisnąć. To będzie raczej zwiadowca. W końcu zrobimy serię. Z tego zwiadowcy, chyba że coś tam jeszcze pozmieniają do tego czasu na berserków, co wątpię. No i co? Potem EU8 i o tym mini projekcie swoim, w sensie o ten mini teaser, o którym wspominałem. Jezu, ale tu jest coś naprawdę nie tak. Cerber no 1,80, to jest trzeci, to jest zwiadowca. 1,82% mamy dokładnie na niego i on już w tyle grzybów nam nie padł. No to jest aż przerażające, powiem wam szczerze, no ale nic, no klikamy. Jeszcze nam i tak zostaje tylko karuzela z idolami, więc no nie ma opcji, ale. To jest naprawdę dziwne, powiem wam szczerze, że on tak długo nie pada, zwłaszcza że to jest wiadowca, nasz maguś jest mocny, nasz tam magu, w sensie no maguś, czyli po prostu pachołek. Tak samo my jako postać też jesteśmy mocni. Więc jest to bardzo, ale to bardzo dziwne jak dla mnie, że on nie chce nam paść. No bo na tych zwiadowców, jak te obrażenia wchodzą, to jest to naprawdę coś pięknego. Mamy full odporności. No dziwna sprawa, powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo dziwna sprawa. Kolejnym serwerem, serwerem EU8. EU8 myślę, że wyjdzie jakoś pod koniec roku, ewentualnie jakoś tam na początku kolejnego, czyli to będzie grudzień, styczeń, tak mi się wydaje oczywiście. Dlatego, że ósemka mi się po prostu podoba. Gramy na W58, będzie to fajnie z tym W58, no i stwierdziłem, że na ósemce będę również grał. Nie będzie to oczywiście na pewno tak mocny serwer jak jakieś EU5, EU10 i tak i tak dalej. No, ale mimo wszystko. Są plany, żeby tam zacząć również grać, żeby z tego serwera zrobić serię. No, i tam będzie najprawdopodobniej grany druid. Oczywiście, jeżeli nie wyjdzie jakaś nowa, fajna klasa, jeżeli berserka też jakoś tam chociaż delikatnie nie naprawią do tego czasu, no to raczej druid, dlatego że tym druidem bardzo przyjemnie na tym EU4 mi się grało. Granadal w sumie w tym momencie. Więc no po prostu tym druidem sobie tam na pewno zagramy. No i potem EU10 to będzie berserk. To są takie daleko idące plany. Ja zawsze dążyłem te do tego, żeby mieć każdą klasę postaci na no po prostu na każdej klasie postaci grać na takim tryhardzie. No i właśnie do tego będę dążył. Właśnie to będę chciał zrobić i tak będę chciał, żeby to wyglądało. Także spodziewajcie się teraz już wakacje serii. Niestety EU5 jest to taki serwer troszeczkę którymi koliduje, dlatego że ja bardzo się obawiam, że EU5 wyjdzie 14 lipca. Ja jeszcze tego nie wiem, nie mam żadnej informacji ani z takiego, no ale tak czy inaczej. Niestety, tak to mniej więcej wypada, bo półtorej miesiąca to jest właśnie ten 14 lipca. No a ja niestety 15 lipca mam obronę na studiach, więc wiadomo, przed tą obroną się trzeba będzie tam przygotować. No i to jest troszeczkę taki nie. No, przejdźmy teraz do tej karuzeli, bo powiem wam szczerze, że zaczynam się trochę niepokoić, że my tutaj nic nie zrobimy. Jestem w szoku, że ten serwer za tyle grzybów nam nie padł na takich procentach, coś tam jest nie tak. Mniejsza z tym, tak jak mówię, troszeczkę niestety się to słabo zgrało w czasie, bo będę miał tą obronę. Będę tą obronę chciał, no wiadomo, ogarnąć, żeby już mieć to z głowy. No i właśnie troszkę to może kolidować z tym nowym serwerem, ale i tak postaram się Wam jakiś kontencik zrobić. Wiadomo, będę już się starał to ogarnąć wcześniej, zanim serwer wystartuje, żeby w ten piątek już się o to nie martwić. Potem, żeby w sobotę sobie pójść na obronę, obronić to i już po prostu mieć to z głowy i dalej móc robić dla Was kontent właśnie z tego EU5. O ile to oczywiście wyjdzie wtedy. Jakby wyszło tydzień wcześniej, no to nawet powiedziałbym, że pół biedy. Jeśli wyszłoby tydzień później no to jeszcze lepiej chyba, tak mi się wydaje, no ale mówię, zobaczymy jak to po prostu wyjdzie, tak czy inaczej troszeczkę niefortunnie się to wszystko zgra, ale oczywiście na EU5 się nastawiłem już od dawna, że będziemy grać i też fajny content będę chciał Wam robić. W międzyczasie oczywiście jak wyjdzie EU5, no to mówię, ten zabójca już w czerwcu skończy stopowanie lochów, potem tam jakiś jeszcze, no powiedzmy EU8, no to no nie, no EU8 to będzie troszkę później, no ale tak czy inaczej wiadomo, coś tam się będzie działo, potem jeszcze chyba kolejny w kolejce jest wojownik, który skończy stopować lochy, więc jakoś to powoli się zacznie zazębiać i zawsze jakiś tam odcineczek z klikania lochów będziemy mogli nagrać, więc no, to jest kolejna sprawa, no i w końcu ten teaser, EU8, tak jak powiedziałem, raczej słabszy serwer w porównaniu do EU5, EU10, ale na EU8 będę chciał robić swój własny projekt, w sensie swoją gildię, po prostu swoją gildię oczywiście wiadomo, jeszcze jest bardzo dużo czasu do tego serwera, więc nie mówię że to będzie na 100%, ale na 99% już się tutaj nastawiam skończę swoje studia w te wakacje więc będę miał po prostu więcej czasu na takie rzeczy, na ogarnianie tego i będę chciał zrobić naprawdę mocny polski projekt sam dla siebie, jeszcze Wam wszystko zapowiem, jeszcze wszystko powiem odpowiednio wcześniej, no ale już tutaj Wam daję taki teaserek dla osób, które to oglądają że na EU8 będę chciał swoją gildię zrobić, będzie to gildia dla Grzybiarzy tylko dla mosty Grzybiarzy Polska ponad podziałami to tak śmiesznie brzmi, bo zawsze się tak zapowiadają polskie gildie, ale na poważnie ponad podziałami. Nie będę tutaj <laughs> patrzył, że na przykład nie wiem, jedna osoba coś tam z jedną osobą się nie lubimy, jedna mnie nie lubi, drugie ja nie lubię, czy coś takiego. Można do mnie napisać, można się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, wszystko tam powiedzmy będzie powiedziane z mojej strony, więc po prostu chciałbym, żeby to było ponad podziałami każda mocna osoba, każda mocna jednostka, żeby do tej gildii dołączyła. Ja dawno swojej gildii nie robiłem, ale jakieś tam doświadczenie, jakieś tam doświadczenie mam, powiedzmy, na S3. 38 dopóki grałem to moja gildia była top 1. To był polski serwer, nie jakiś mocny, no ale still. Tak czy inaczej na w 37 tak samo, nie miałem jeszcze dużego doświadczenia w tworzeniu gildii, a i tak dopóki tam prowadziłem gildię, to moja gildia była top 3. Na S39 przez pierwszy kilka miesięcy mieliśmy top 1 gildię potem spadła na top 2. Więc troszkę tej gildii zrobiłem, no i jakieś tam doświadczenie mam. Oczywiście będę musiał jeszcze zrobić na spokojnie swój serwer Discord, który w sensie no do tej gildii wszystko tam poogarniać, no i powolutku zacząć tam dodawać osoby, które na pewno są zdecydowane, że będą na tym EU8 grały, no i że będą po prostu chciały mocno grzybić, bo tak jak powiedziałem, to jest gildia dla osób, które będą mocno grzybić, bo chciałbym, żeby to była gildia topowa. EU8, mówię, i tak miałem tam grać, nie będzie to jakiś mocny serwer, tak mi się wydaje, no na pewno jakieś tam z dwie albo trzy mocne gildie będą, oprócz naszej, no ale właśnie, taki jest plan, żeby na tym EU8 zrobić jakąś mocną, fajną gildię i po prostu no, fajnie się bawić, plus być może zbić nawet top 1 jako polska gildia. Tak jak wspomniałem ponad podziałami, jak ktoś mnie nie lubi na przykład, a ogląda ten film, albo coś tam gdzieś usłyszy, czy coś może do mnie napisać, może się dowiedzieć ja tam wszystko wyjaśnię nie będzie tam żadnych spin, nie będzie czegoś takiego ja też będę chciał to założyć ale nie będę, wiecie jakoś się obnosił ze swoim liderem, czy coś każdy będzie traktowany na równim, no i po prostu wiecie, będą jasne wymagania na początku, zanim jeszcze serwer wystartuje, żeby na pewno każdy wiedział na co się pisze, żeby na pewno każdy wiedział o czym mówię no i żeby sam zdecydował czy będzie w tym brał udział, czy nie serwer, no mówię, raczej będę miał wtedy więcej czasu po prostu, więc będę mógł to fajnie ogarnąć, teraz mam swoją gildię na EU3, ale to jest gildia for fun dla widzów, więc tam nie ma no nie potrzeba jakoś giga dużo czasu po prostu, żeby jakoś to tam ogarniać, więc no, po studiach, jak już skończę te studia, będę miał więcej czasu, będę coś takiego chciał zrobić, więc już powolutku można mieć to z tyłu głowy, bo chciałbym, żeby to była naprawdę mocna, mocna gildia. Dawno takiej gildii swojej nie robiłem, odbiłem od tego na dość długi czas i troszeczkę mi się za tym zatęskniło, co prawda nie miałem czasu, bo jednak wiecie, mówię, studia, praca, coś tam nagrać Wam, zrobić streama, yy, jakiś content, pomyśleć nad tym, coś tam ogarnąć, no to jest jednak czasochłodne, no a mówię, jak mi te studia odejdą, yy, to dla jakiejś tam jednej topowej gildii swojej będę mógł się poświęcić. Yy, więc yy, zapowiedź tego już wleci chyba niedługo, w ogóle chyba jakoś w wakacje, ewentualnie we wrześniu myślę, yy, bo mówię, teraz sobie jeszcze na spokojnie dokończę studia, muszę jeszcze tam parę rzeczy pozaliczać, muszę tą pracę obronić yy, i potem już będę robił serwer Discord, taki z prawdziwego zdarzenia, że żeby tam wszystko było. No i oczywiście potem będę już powolutku tam wpuszczał ludzi, rekrutował. Tylko mówię, no sprawa jest taka, że po prostu liczę tam na samych mocnych grzybiarzy. Tylko osoby, które chcą grzybić, tylko osoby, które chcą y, kupować pakiety, kupować grzybki ogólnie, żeby gildia miała ręce i nogi że, i żeby to dobrze wyglądało. No, więc tyle. Tyle z mojej strony. Także tam będzie naprawdę fajny projekt, odpalony, myślę. Jestem wręcz przekonany, że coś takiego zrobimy, bo tak jak mówię, dla samego siebie już troszeczkę mi tego brakuje. Więc to będzie kolejny serwer. No, i EU10, tak jak wspomniałem, tam będzie raczej Berek, bo tylko Berek nam już w tej sytuacji zostaje. Jak nie wyjdzie żadna nowa klasa. No, i też oczywiście na EU10 będziemy grać. To są moje plany. W międzyczasie pokończymy stopowanie lochów na jakichś postaciach, więc na tych postaciach już, już regularnie. Nie będziemy co jakiś czas jakiś odcinek nagrywać z klikania, no i zacznie się to w końcu zazębiać. Mówię, to stopowanie lochów troszeczkę zabija jakiś kontent z gry, troszeczkę zabija to klikanie tych lochów, no i niestety. Sami widzicie, że no póki co to jedyne klikanie lochów, jakie się pojawia, to właśnie z tego Magusia, raz na jakiś czas. No ale widzicie, jak to wygląda. No, jest to tragedia. Jak my dzisiaj nawet jednego lochu nie zrobimy, to powiem Wam szczerze, że będę naprawdę zawiedziony, aż będzie mi szkoda ten odcinek wypuszczać. Mimo, że tutaj troszkę informacji Wam dałem, jakie są moje plany i tak dalej. To naprawdę, no, żeby chociaż ten jeden loch zrobić, bo jest tragedia. 22 minuty, a my nie możemy ani jednego lochu ubić. No, to jest giga pech, serwer prawie. 2%, nie rozumiem tego szczerze mówiąc, jak on nie padł po tylu grzybach. Boruciak 0,26 w tym momencie, więc też te procenty nie takie złe. Już tam na początku były jakieś bliskie próby, dosłownie jeden hitek, no ale też nam nie siada. Ludzie ze słabszymi statystykami to poubijali, no a my nie możemy. No, powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Jeszcze tu mam trochę grzybów, jeszcze chcę trochę grzybów przeznaczyć na to klikanie, żeby chociaż jakiś loch siadł, bo to będzie naprawdę wstyd, no ale jestem naprawdę, naprawdę w ciężkim szoku, że to nie chce nam paść. No ale dobra, no jeszcze nie. Mówmy hop. Może się uda. Może jakaś szczęśliwa próba siądzie. No ale kurczę, powiem Wam szczerze, że no wszystko tu mamy ogarnięte. Wszystko jest tak jak być powinno. Tu mamy poczarowane. Posprawdzaliśmy przecież to wszystko. I temki jeszcze polepszałem delikatnie. Razy te co mieliśmy razy 17, to na razy 18. Nie wiem. Runkę wymieniłem tak samo. Tutaj mamy zimno. Tu mamy błyskawice. Błyskawice. O, tu mamy wszędzie błyskawice, więc na Cerbera idealnie. Do nie wiem. I powiem Wam szczerze, jestem w ciężkim szoku czemu nam to nie chce paść, Jest, no aż przykro, aż przykro się na to patrzy, jakieś te procenty, nie wiem, czy zawyżone na tym sf czy o co tutaj chodzi, no ale dobrze, klikamy, nie ma na razie to większego znaczenia. Co mogę jeszcze dodać, coś jeszcze miałem z tyłu głowy, żeby Wam powiedzieć, tylko właśnie teraz nie pamiętam co niestety, o czymś jeszcze myślałem, żeby Wam powiedzieć, no ale tak, o tej gildi powiedziałem, EU8 to będą nasze plany, no i co? I tak to po prostu będzie wyglądać, będzie się w końcu coś działo będziemy tutaj klikać, będziemy grać, będą nowe serie no i w końcu ten gameplay taki typowo typowo gameplayowy po prostu, klikanie lochów, jakieś tam ogarnianie na początku serwera, to wszystko w końcu tutaj już myślę, że od tego lipca się pojawi, oczywiście o ile w lipcu wyjdzie u 5, no ale myślę, że wtedy wyjdzie, no bo ta data to jest taka dobra predykcja po prostu tej daty. No i właśnie nie wiem powiem wam szczerze co wam tu jeszcze? Aha, już wiem. Yy, bo właśnie, no teraz wychodzą te nowe serwery, my tam robimy jakieś ogrywanie na streamach, my tam jakieś tak jak Zeus 4 tam jakieś dwa odcinki zrobiłem i tak dalej. Yy, no to wychodzą te nowe serwery, ale ja też nie chcę co serwer startować, yy, bo troszeczkę moim zdaniem się to mija z celem, troszeczkę jest to niepotrzebne. Yy, dlatego że kiedyś już robiłem coś takiego, że startowałem praktycznie na każdym nowym serwerze, yy, który tylko wychodził. No i potem mnie to troszeczkę przytłoczyło. Już miałem dużo tych kątów już mi się nie chciało aż tak grać, więc teraz postanowiłem, że będę startował tylko na takich numerkach, które mi się osobiście podobają i na których chciałbym coś tam więcej ugrać, oczywiście. No widzicie, że my mamy postacie na praktycznie samych okrągłych numerach, więc tak to generalnie wygląda. Dobra, yy, powiem Wam tak, z tego co wiem, warki tego Boruciaka, na którym my stoimy, pokonał za darmo. To, było, to była jego darmowa próba i to go zmotywowało do tego, żeby trochę przygrzybić i zamknąć tam karuzelę. Z idolami, no my mamy giga pecha. My mamy giga pecha. Już mówiłem to na ostatnim odcinku. Niech ktoś policzy. Może to ta zmiana awatara w ogóle w trakcie odcinka jakoś nam tam procenty yy, zaniżyła. No ale tak czy inaczej, niech ktoś policzy, ile już grzybów poszło na tego Naruciaka. No grzybów, co prawda, nie widać, ale ile tych prób było, bo to jest naprawdę chore. No powiem wam tak, nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Yy, chyba jednak faktycznie po tym legendarnym lochu będziemy musieli. Coś tutaj wejdzie, dopiero poplikać, jak wymienimy jakieś bronie, jak coś tam itemki powymieniamy sobie pachołkom bo na razie wygląda to tragicznie. No kurczę, ja wam, no nie wiem, nie wiem. Już sobie z tyłu głowy wizualizowałem, że może dzisiaj się uda tą karuzelę zamknąć, może to jakoś sprawnie pójdzie, może coś tam nam padnie, no ale tak wygląda late game. To co prawda jeszcze nie jest taki mocny, mocny late game, tutaj jeszcze bym się wstrzymał od czegoś takiego, no ale tak czy inaczej, tak wygląda właśnie jakiś progres w blochach na takim poziomie 500 plus no mimo tutaj mocnej postaci mimo mocnych statystyk to i tak wszyscy widzimy jak to się w tym momencie prezentuje no i jest to aż takie no przykre kurcze przykre że my jeżeli nie zrobimy w tym odcinku żadnego lochu to aż mi będzie szkoda ten odcinek wrzucać tak jak wspomniałem dałem wam tu dużo informacji może jeszcze sobie zróbmy raz powiedzmy tego skana dałem wam tutaj dużo informacji co do moich planów następnych na jakieś nowe serie postacie i tak dalej więc no szkoda mi będzie tego nie wrzucać ale jak my tutaj nic nie ubijemy no to będzie aż przykre dobra w50 sprawdźmy jeszcze raz Cyk. No, 1,82 mamy na. Tego Cerbera No i na Karuzele z idolami 0.25 Dobra, wracamy do Cerbera No chociaż tego Cerbera żebyśmy ubili No proszę, bo no jeden loch Jak już ubijemy chociaż jeden loch To chociaż ten odcinek nie będzie na marne Ale jak nie ubijemy nic To no przykro mi się zrobi Naprawdę mi się zrobi przykro Ale co to jest żebyśmy lochu na prawie 2% nie mogli ubić To jest albo coś ze Seftulsem Albo coś tutaj mi się na postaci zepsuło Bo jest to powiem wam Naprawdę dziwne Bardzo dziwne zazwyczaj, no pamiętacie jak to wyglądało nawet jak kończyliśmy stopać lochy to na jakichś tam postaciach, w sensie na jakichś tam procentach 0,20 0,30 na tym Magusiu no to to w miarę szybko siadało nie? nieraz tam musieliśmy wydać co prawda na przykład 500 grzybów na przeciwnika no ale mimo wszystko prędzej czy później to siadło, A tutaj na tego Cerbera to ja już wydałem 700 grzybów plus minus i nam to nie siadło no Boruciak 0,25% to to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no ale na Boruciaka łącznie przez ostatnie 2 albo trzy odcinki to wydałem chyba, nie wiem, z 2000 grzybów, albo nawet lepiej. Masakra, masakra, powiem wam aż tutaj, no nie widziałem, że to może się tak skończyć powiem wam tak, nawet miałem troszeczkę z tyłu głowy, że może tej karuzeli nie ubijemy w dalszym ciągu, ale jednak myślałem, że tego Cerbera nam się ubić uda no i że chociaż to zrobimy na tym odcinku a tutaj kurczę, pół godziny odcinek już prawie no nie wiem, nie wiem już nawet jak to skomentować no byleby ten Cerber padł, byleby to nam się udało może nie wiem, potem czwarty w górze Olimp nie wiem kto to jest, to jest chyba jakiś Maguś no ale nie, tutaj góra Olimp raczej działa tak, że jak się nawet ubije jednego w tej strefie roku, no to potem na kolejnego jest ciężko. Kolejnego jest ciężko ubić, więc chyba nam to nie siądzie. No ale masakra to jest dla mnie. Na 50 tysięcy prób według symulatora ubiłem 912. Tak to wygląda, co nam daje 1,82%. No nic, no próbujemy, próbujemy. A nuż się uda, jak się nie uda, jak się tutaj wyzerujemy z grzybów. To skończymy odcinek. To będzie idealne podsumowanie jak wygląda klikanie lochów w late game'ie a to i tak, tak jak powiedziałem jeszcze nie jest taki late game. Tutaj osoby, które mają jakiś poziom no myślę z 570 plus mogłyby się nawet troszeczkę obrazić, że to nie jest late game, że jeszcze dopiero wszystko przede mną, kiedy na jednym lochu będę stał pół roku albo nawet lepiej i dopiero jakieś sensowne procenty na niego będą, bo tak niestety prędzej czy później będzie do tego to wszystko prowadzi więc no... Co mogę powiedzieć? Potem już będziemy chyba robić content zamiast klikania loków na tym magusiu, to jakieś takie late gameowe osiągnięcia, powiedzmy setny poziom kopalni klejnotów, setny, setny poziom kopalni złota, może jakaś maksymalna aura, może wszystkie pupile nakarmione na maxa, no coś takiego trzeba będzie tutaj kleić, no bo niestety widzicie jak ubijanie tych loków wygląda. No, jeżeli chodzi o moje kolejne procenty, bo w sumie nie mówiłem, to tak jak powiedziałem, na boruciaka 0,25, natomiast potem mamy węża Midgardu 0,09, Potem mamy Paszczę Taurona 002 No i jeżeli chodzi o Wredną Wiedźmę Na która to jest oczywiście ten loszek To jest mam rocznych Sobowtórów dokładnie Na nią mamy Not Possible No i na ekspres do Szkoły Magii sami wiecie kogo Czyli tego bossa Voldemorta Mamy również Not Possible Więc no jedyne mówię jakieś lochy To jest właśnie ten Cerber, Cerber No i to jest ten Boruciak Jedyne jakieś sensowne procenty No a widzimy, że nawet z tym jest problem. No też jesteśmy magiem, nie oszukujmy się, jednak tutaj jesteśmy magiem, więc to też na pewno wpływa jakoś tam bardziej negatywnie na te lochy, aniżeli pozytywnie no ale tak czy inaczej yy, no jestem w szoku, jestem w szoku, że yy, powiem wam tak zwizualizowałem sobie ten odcinek, co już mówiłem, jeżeli chodzi o karuzelę z idolami no to myślałem, że ten Cerber napadnie w jakieś nie wiem, 100, 200, maksymalnie 300 grzybów, yy, no i potem pójdziemy do karuzeli i będziemy tą karuzelę dociskać jak tylko możemy na maksa yy, no i może coś tam ubijemy, na przykład nie wiem, dwóch przeciwników, bo jak Boruciaka ubijemy to potem mamy Fifko. Yy, ten Fifko jest berserkiem, więc liczyłem, że jego po prostu ubijemy yy, więc no przynajmniej przynajmniej te trzy lochy zrobimy, nie? Chociaż. A może jakby nam się poszczęściło, jakby jakieś fartowne próby siadły szybko. No to może nawet lepiej by to wyglądało, może nawet więcej tych przeciwników. No a to widzimy, że my się na Cerberze, na którego mamy prawie 2% zatrzymaliśmy. Więc jest to naprawdę przykra sprawa. Już to powtarzam chyba drugi albo trzeci raz, ale no ja w szoku jestem. Ja jestem, powiem wam szczerze, w szoku jak to tutaj wyszło, no i dlaczego my mamy aż takie problemy, dlaczego no już mówię, z tym Boruciakiem powiedzmy, że zrozumiem, ale że my tego Cerbera nie potrafimy łubić, to jest naprawdę aż dla mnie przykre. Dobra, zróbmy sobie chwilową przerwę, pokażę Wam, tak wygląda ten awatarek, ustawiłem go sobie tutaj, bo czytałem Wasze opinie, różne były, troszkę mnie tam naprowadziliście, więc tak, jeżeli chodzi o tego mrocznego elfanowego, no to jest on zostawiony tutaj na naszym magusiu, jeżeli chodzi o naszego łowcę demonów, Oj, to tutaj tutaj się chyba coś, coś pojawiło niedobrego z tego co widzę. Yy, dobra, to to jest nie mój awatar, to będę musiał napisać, że jakaś tam pomyłeczka się wkradła. Tak czy inaczej, w sensie ja powiedziałem łowcę demonów na Paladyna oczywiście. Jeżeli chodzi o Paladyna... To tutaj miał być ustawiony demon, chciałem wam pokazać jak on wygląda, no ale niestety tu jakoś pomyłeczka. Na wojowniku się nie, nie zmieniałem tego awatara, trochę mnie to wybiło z rytmu. Jestem zdziwiony, bo nie wiem czy jakiś zły numer podałem, yy, chyba nie, no, jeżeli chodzi o... Nie no, numery podałem, dobre. Dobra, no będę musiał napisać w każdym razie, żeby mi tu zmienili. Bo to akurat nie mój awatar, to ciekawe. Dobrze, jeżeli chodzi o Barda, to zostawiłem również tego starego mrocznego Elfa. Więc na razie tutaj byłby był demon, tutaj ten nowy mroczny Elf T2 zostawiłem. Na W60 Venom, jak widzicie, już jest ustawiony. No i na zabójcy również zdecydowałem się na Venoma zamiast na Demona. Zobaczcie, ten Venom ze złotą ramką wygląda naprawdę świetnie. No i stwierdziłem, że zabójca, dwie bronie, będzie to naprawdę Fajnie wyglądać. A co do tego demona, jeszcze niestety wam go w tym momencie nie pokażę. Na jakimś tam kolejnym odcinku zobaczycie pewnie. Co do tego demona na Paladynie, stwierdziłem, że Paladyn posługuje się bronią. Na tym awatarze, tym nowym demonie, oczywiście. Mamy taką poświatę na dole, więc no, po prostu stwierdziłem, że dla Paladyna będzie to nawet git. Nie spodziewałem się, że w sensie, no, nie miałem w ogóle pojęcia, jaki tam awatar ustawić. Nic mi tak do końca nie pasowało do tego Paladyna, więc po prostu no stwierdziłem, że. Ten demon będzie ok, on jest taki gigaszadowy, on się posługuje, w sensie paladyn się posługuje bronią wojownika, więc do tego demona będzie pasowało. No i po prostu mówię, ma taką poświatę na dole tej zbroi. Jak ustawię złotą ramkę, nie wiem czy to będzie widać, najwyżej nie będę ustawiał, no ale ma taką poświatę na dole, tak jakby to sugerowało, że to jest Fireball, więc... No, po prostu tak z takiego założenia wyszedłem. Dużo osób mi pisało, żeby na tym wojowniku zostawić orka, więc go tam zostawiam według waszych życzeń. Y oczywiście, na bardzie, zostawiam tego starego mrocznego elfa, bo to jest taki OG awatar, żeby on gdzieś sobie był. Y no i co, mówię. Jedna osoba, czy tam nawet dwie mi napisały, żeby na zabójcy tego Venom'a y przespałem się z tym, przemyślałem to i stwierdziłem, że faktycznie Venom może pasować do tego zabójcy. No i dużo osób mi pisało, że Venom na łowcy demonów będzie również pasował, więc. No. Po prostu również się ze mną zgodziliście, powiedzmy, bo ja też chciałem tego właśnie Venom'a sobie na tym łowcy demonów ustawić. Co do moich innych awatarów, które tam były, bo tam dużo osób pisało dla Beki, widziałem co niektóre i tak dalej. Co do moich innych awatarów, oczywiście jeszcze będziemy grać na jakichś kontach. Jeszcze na pewno te inne awatary gdzieś tam ustawię. Dużo osób pisało też, żeby na W50 ustawić, w sensie zostawić ten, co mieliśmy wcześniej, ten, z którym zaczynaliśmy dzisiaj odcinek. Natomiast, co wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o. Ten awatar, to on jeszcze znajdzie swoje miejsce. Mam dla niego pomysł, także na spokojnie, na spokojnie to sobie zrobimy no i myślę, że y, każdy awatarek prędzej czy później na jakiejś klasie postaci będzie po prostu ustawiony, ale na razie tak mi się najbardziej podoba i tak to wygląda, y, straszny fail z tym awatarem powiem wam szczerze, y, nawet spojrzałem czy ja dobrze napisałem, ale dobrze napisałem, wszystko powinno być ok więc jakiś tam błąd y, ze strony supportu, ale to nic, y, to na spokojnie sobie y, tam przestawią i pewnie dzisiaj na, na wieczór na streamku już będzie to wyglądać tak jak wyglądać powinno y, dobra, jeszcze 200 prób, jeszcze 200 Próbna tego Cerbera, masakra. Ten odcinek, 40 minut wyjdzie około, coś niesamowicie słabego. Tragiczny odcinek, naprawdę przepraszam, tutaj, no według kalkulatora liczyłem, że zrobimy o wiele więcej. Coś tutaj nie działa, coś tutaj się zdecydowanie zepsuło, jakieś tutaj problemy się pojawiły. Co ja mogę poradzić? No niestety, no Maguś w tych lochach late game'owych yy, niestety ma strasznie, strasznie duże problemy, chociaż no tutaj na serwerze dwóch Magów już pokonało tą karuzelę z idolami, my nie możemy, yy, no niestety. Co wam mogę tutaj powiedzieć? Starałem się, wydałem naprawdę ogrom grzybów, przygotowałem sobie ogrom grzybów na to klikanie na ten odcinek. No a widzimy, że niestety nie udało nam się tego zrobić. No i odcinek bez żadnego progresu tak na dobrą sprawę. Bez żadnego progresu mimo tutaj wymiany itemków, mimo wbicia naprawdę wielu podstaw no to co ja wam mogę powiedzieć? Wyszło jak wyszło, jest jak jest, no może jeszcze no mówię, no jeszcze 90 grzybków będę chciał wydać na tego serwera, jeszcze tu będę chciał poklikać. Ale masakra, masakra, przepraszam, że zawiodłem, już nie nagrywam tutaj z tego Magusia odcinków, nie robię już tutaj nic, dopiero po legendarnym lochu jakoś pewnie w lipcu wrzucę wam jakiś odcinek z Magusia, no bo wtedy na pewno te procenty będą lepsze. Ale i tak jest to dla mnie giga dziwne. No, z dwoma procentami nigdy się tak nie męczyłem jak tutaj. Może ten kalkulator coś źle liczy, akurat ten loch, może jest jakiś błąd, nie mam pojęcia, tak czy inaczej... No wszystko wskazuje na to, że Cerbera nie ubijemy, troszkę prób takich, no powiedzmy bliższych było, no ale tak czy inaczej zabrakło tej kropki na D, zresztą u Boruciaka też mieliśmy kilka takich prób, gdzie po prostu wystarczyło jeden hitek więcej dołożyć, no ale niestety wygląda to tak jak wygląda, no i co mogę powiedzieć, tyle, tyle z mojej strony, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, no i 0, 0, żadnego lochu, żadnego lochu, ogrom grzybów, nic nie ubiliśmy, jest osobiście, powiem Wam, tragedia. Tak wygląda topka, jeszcze Wam tutaj na koniec pokażę, bo nawet nie mamy jakichś lochów do oglądania, bo nic dzisiaj nie zrobiliśmy. Tak wygląda topka, co mogę powiedzieć, no mówię, tutaj, no oczywiście, wiadomo, tutaj jak Timel pokonał ten, tą karuzelę z idolami, tutaj w ogóle berki na pewno też ją pokonały. Pokonały, no bo mówię, jednak berki mają dość łatwo. Halo chyba też pokonał tą karuzelę. Tutaj warki, tak samo. Tutaj tak samo. Poczekajcie, kto. A, Natsu, dokładnie to co mówiłem na początku. Więc troszkę osób w tej topce już tą karuzelę pokonało. Nam to jeszcze nie jest dane. Kolejna próba za ponad miesiąc, myślę, po legendarnym lochu. Nie będę już tutaj nic nagrywał, bo jest to tylko wstyd dla Was. W sensie dla mnie bardziej, ale przed Wami. Dobrze, dziękuję Wam pięknie za uwagę. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Kciuka w górę zostawcie, chociaż aż mi głupio prosić po takim odcinku. Subskrypcję z dzwonem, komentarze piszcie, jak to u Was wygląda, na którym lepiej. Pokonaliście karuzelę z idolami, jeżeli pokonaliście, bo w sumie jestem ciekaw, jak to tam na innych kontach by wyglądało, na innych postaciach i kim gracie przede wszystkim, jeżeli są tutaj takie osoby. No i co, mówię, kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem, wbijajcie na Discordę, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Piszcie to, co powiedziałem w komentarzu. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.